Pawłem Piskorskim miałem okazję współpracować przez kilka lat w Parlamencie Europejskim i wtedy miałem okazję po raz kolejny przekonać się, jak ogromnymi zdolnościami do analizy sytuacji politycznej czy gospodarczej on dysponuje i jak wielki może mieć wpływ na grupę polityczną, w której razem działaliśmy, mianowicie na grupę liberalną, która bardzo często jest takim języczkiem uwagi w Parlamencie Europejskim. Myślę, że tego rodzaju ludzie, które są nam niesłychanie potrzebni w Parlamencie Europejskim, bo nie chodzi o to, żeby tylko tam dawać świadectwo jakimś wartościom, ale żeby móc coś załatwić. A Paweł Piskorski miał ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez całą niesłychanie ważną grupę polityczną, grupę liberalną, która bardzo często jest języczkiem uwagi w Parlamencie Europejskim. Pamiętam zresztą, że kiedyś, kiedy wracałem właśnie z parlamentu i wsiadłem do taksówki na Okęciu, kiedy wjechaliśmy z tą taksówką w kolejny jakiś wybój na drodze, ten rozsierdzony taksówkarz powiedział: panie, do mnie, w Warszawie się nic nie dzieje. Jak był Piskorski, to się szło, wszystko szło do przodu. Myślę, że to jest też i dodatkowym świadectwem pokazującym, jak bardzo skutecznym politykiem jest Paweł Piskorski.